Cześć, YouTube. Co tam u Was słychać? Słuchajcie, dzisiaj naszło mnie na to, żeby nagrać odcinek i opowiedzieć parę słów na temat bycia dzieckiem. Napisałem parę tekstów już na ten temat, natomiast no jako psycholog, jako dietetyk, jako psychodietetyk, jako też człowiek, który od zawsze po prostu analizował ludzi, mam tą sposobność do tego, żeby po prostu rozkminiać, dlaczego niektórzy ludzie myślą w taki, a nie inny sposób. Jak to się dzieje, że pewne nawyki od paru lat już są zakotwiczone w umysłach niektórych osób, które prowadzę albo które obserwuję. I tak ciężko nawet w wieku 50, 65 lat pozbyć się tych nawyków. Dlaczego ciężko? No bo przez te 55 lat mieliśmy ten nawyk. Mieliśmy zakodowane, że właśnie tak to działa. I słuchajcie, dlaczego ten film w ogóle powstaje? Po pierwsze, dlatego, że stwierdziłem, że być może chociaż jedną osobę zainteresuje to, co mam do powiedzenia w tych niektórych materiach, które będę Wam opowiadać na przestrzeni najbliższego czasu. A po drugie, uważam, że takich treści nie ma zbyt dużo, więc ten mój skromny kanał na YouTubie może po prostu powinien być obfity bardziej właśnie w takie inne tematy, choć nikt nie mówi o tym, że nie mogę też mówić na temat typowo dietetyczny. Jako dietetyk mam taką też tak zwaną klątwę wiedzy, czyli wydaje mi się, że wszystko już zostało powiedziane i jak powiem o tym, powiem o tamtym, no to już wszyscy o tym przecież wiedzą, ale to nieprawda. I to się właśnie nazywa klątwą wiedzy. Natomiast dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o tym, że każdy z nas jest dzieckiem. Nieważne, jaki mamy wiek, nieważne, ile mamy wpisane w dowód osobisty, ale każdy z nas jest dzieckiem. Natomiast niektórzy mają problem przed tym, żeby się do tego przed samym sobą przyznać. I mówię o tym, ponieważ właśnie sobie szedłem w koszulce drużyny Arsenal. Jestem kibicem piłki nożnej, piłki angielskiej i włoskiej. No i słuchajcie, ostatnio moja mama do mnie powiedziała: "A, ty to jesteś jak taki mały chłopak jeszcze z tymi koszulkami." Trudno, taki jestem i nawet nie trudno. Uśmiechnąłem się po prostu i powiedziałem, że wiem, ale to moja pasja, moja frajda. Ale wiecie co? Ja się do tego przyznaję. Ja lubię w sobie tę cząstkę siebie bycia dzieckiem. Lubię czasem sobie pochillować, włączyć konsolę albo obejrzeć jakiś film, po prostu poczuć się jak ten mały dzieciak, a nie tylko cisnąć, pracować, udawać, że po prostu tak życie dorosłe powinno wyglądać. Nie. Nie chcę się zajechać po prostu i tego też uczę moje żony. Natomiast patrząc przez pryzmat bycia dzieckiem, jest też druga strona medalu, bo właśnie w wieku 55-65 lat w dalszym ciągu postępujemy, choć wydaje nam się, że nie, jak dzieciaki. Bo widzę wśród osób właśnie w takim starszym wieku pewne zachowania typu: ja też jestem dalej wartościowa, poprzez na przykład wyroby cukierniejsze, poprzez robienie przeróżnych ciast, w taki sposób pokazanie, że ja też jestem wartościowa. Chęć pochwalenia za każdym razem, kiedy robię takie ciasto. Chęć zaimponowania swojej mamie, swojemu tacie, swoim rodzicom, nawet kiedy mam 45-50 lat i na przykład praca na dwa etaty. Nie po to, żeby polepszyć jakość swojego życia, ale po to, żeby usłyszeć od rodziców: ale jestem z ciebie dumna, dumny. Ale nie słyszymy tego. I to są takie przykłady, które pokazują, że w mojej opinii oczywiście, że w dalszym ciągu mamy w sobie pierwiastek dziecka. I chcemy to ukryć. Chcemy to zatuszować w taki sposób, że jeśli nie spełniamy oczekiwań innych osób, naszych rodziców, to próbujemy zatuszować to na przykład ucieczką. Na przykład ucieczką od jedzenia. I po co mamy uciekać? Po co mamy stanąć przed wyborem, że cholera, nie spełniam oczekiwań innych osób? A może jestem dalej dzieckiem w oczach moich rodziców, mimo tego, że mam 40 lat. Ale czy to jest coś złego, że jestem w ich oczach dzieckiem? Ja podejrzewam, że jak będę miał, daj Boże, 90 lat, 80 lat, 70 lat, i moja córka w wieku 30 lat na przykład, czy 40 lat będzie pytać mnie o coś, to powiem: dziecko,
No dziecko. I dalej będzie dla mnie dzieckiem, ale w takim pozytywnym tego słowa znaczeniu. Takim, że zawsze będzie moim szczęściem, moją perełką w głowie po prostu i tyle. Zawsze będę ją traktował jako dziecko. Ale my chcemy udowadniać, my chcemy pokazać właśnie naszym rodzicom, naszym najbliższym, że my też jesteśmy warci, ale jesteśmy. Bez tych czynów, bo to my kreujemy to, czy jesteśmy warci, czy nie. Sami dla siebie, czy jesteśmy warci. Jeśli my jesteśmy dla siebie warci, to nie będziemy musieli od innych tego słyszeć. Bo może być taki problem, że inni wiedzą, że my jesteśmy warci, ale nie potrafią nam tego okazać. Taka refleksja na dzisiaj. Pozdrawiam Was serdecznie. Hej!